zapraszam na film www.domza150000.pl. A oficjalnym patronem mojego kanału jest właściciel serwisu faris.pl. Wstajemy. Ale macie, nie nudzi wam się. Dobra, startujemy dzisiaj. Chwila po siódmej, chłopaki pojechali. Dzisiaj plan mamy luźny, bo dzisiaj tylko wykop i na fajrant ewentualnie ławy drutowe, jak będzie Justyna, bo to jest ważne. Jesteście zawsze w procesie budowy tak naprawdę uzależnieni od kogoś i nie planujcie sobie takiego czegoś, jak wiele ludzi, którzy startują z budową domu, planuje: o, za rok się wprowadzam. Jest to prawie że niemożliwe. Z doświadczenia wiem, co mówię, tak więc to sobie polecam odpuścić, naprawdę. Poranna robota ze zbieraniem gratów z ogródka rozrzuconych przez nocnych łowców dwóch czarnych zrobiona. Jeżeli będzie grunt taki, jak był naprzeciwko na tej działce, to 4 godzinki i powinno być po temacie. Piękna pogoda nam się, naprawdę potrzebujemy teraz, no my cały czas potrzebujemy bez deszczu, ale teraz 2 tygodnie czasu bez deszczu i mamy zero gotowe i bylibyśmy naprawdę w bardzo fajnej, komfortowej sytuacji. I tu macie przykład zobaczyć, jak chłopaki, no ja też chyba się rozwijam jednak, co by nie gadać, ale zobaczcie, chłopaki też, oni raz zobaczą, co dwie głowy to nie jedno, naprawdę, oni się mega mocno uzupełniają. Nawet takie rzeczy jak, zobaczcie, teraz wyznaczenie miejsca do kopania już jest ogarnięte, więc naprawdę życzę każdemu takiej ekipy. Wtedy można działać, naprawdę rozwijać się, zarabiać pieniądze. Krzywo rozsypana linia! Linia krzywo rozsypana! Co? No. Wiktor, odepniesz węże? Czekaj. Dobra. Luźny? Co ty, kawa? Czym? Zara będę lizał, zgadnę. Musimy hołdować gdzie? No na tył najlepiej. Na tył, na bok. No tamtą stronę chcę nie ruszać, tak jak zaraz będziemy myśleli. Myślę, że jednak na tył i na bok. Tutaj ten narożnik. Ale pierw to my musimy zrobić parę rzeczy. Weź wyłącz na razie. Dobra, czekaj. Chłopaki, mówię, zgadnij, czym zaznaczyłem ten suporek spiłowany. Ale blisko. Jak nie, a co? Klej. Stary? Na palce. No i dobra. No trzeba się radzić. No i dokładnie, o to chodzi. Dobra, chłopaki, niwelator. Te materiały, które są takie codzienne, serial codzienny, budowlańcy, to do nich trochę uzupełnieniem będzie ten ABC budowlanki, ale w trakcie materiału codziennego będzie i tak można to wszystko, jak będzie ktoś miał ochotę, czas oczywiście na to poświęcać, wyciągnąć to wszystko, co będzie w pigułce, takie najważniejsze z ABC budowlanki.
To już się kwalifikujesz? Ci już? Co szybko. Wiktor, weźcie niwel, bo nie musimy zaczynać od tamtąd, tam mamy wyznaczone. 70 cm od tamtego miejsca w dół i to jest nasz punkt, do którego zaczynamy kopać wszędzie, ten poziom. Dobra. Obmierzcie, ile tam wyjdzie 7 dych od tego miejsca teraz i tu będę zaczynał kopać już. 70 centów, no. Jako województwo wstrzymaliśmy podpisanie aneksu, który zwiększałby nasz poziom. Tu głębokość tylko, tą którą zacznę i będziemy już tam co parę metrów kontrolować. Ty, ale chyba... Co? Ma być, tak? Kawa, ja zostawiam humus, bo on jest bardzo fajny i znowu to się posprzedaje. Nie? Tą warstwę, żeby nie mieszać go. Co? Ładny, no. Tak. Sypki. Czwarta klasa, ale sypki bez śmieci. Elegancko. Takie badanie jest obowiązkowe przynajmniej raz w roku. Będzie? Dobra. To później i tak skarpówką wjedziemy. I tak później wejdziemy skarpówką. Co? Zobacz, no. Dlaczego tutaj jest tak płytko wykopane? No bo to będzie góra ławy fundamentowej, później będzie 5 warstw, strefa przemarzania zachowana, będzie wszystko pokazywane. Ile? Czyli tak jak tamto, nie? Tak, nie? Dobra. Tak. Tu nawet chyba nie trzeba będzie tego ściągać humusu, bo tu taka cała gruba warstwa jest tego ładnego. Co? Jareczek. Tu tak miękko, bo jednak trochę padało przez ostatni czas. Jest tak miękko, że lecę po skarpówkę. Ściągniemy. Tu już na przykład bardzo płytko jest widać humus, może z 15 centów. Takiej fajnej ziemi, a reszta to już będziemy na kupę hałdować. Schałduję tylko humus, będzie ze 100 ton do sprzedania, jakby ktoś chciał, tak jak z tamtej budowy, z transportem w okolicach Myśliborza. 4,5 stówy za 10 ton.
międzyczasie chłopaki przygotowują materiał na szalunki, ale to już standardowa opcja u nas. Fajnie jest, jak się składa, jak ja w czasie, jak oni szykują materiał na szalunki, ja robię wykop. Jak to się zbiegnie w czasie, to jest w ogóle idealna sytuacja. Natomiast dzisiaj nie będzie takiej sytuacji, bo nie wiadomo, który będzie geodeta. Musimy się dostosować. Tak naprawdę z połowy wykopu ziemia, tylko góra się nadawała, humus taki fajny naprawdę, którego nie będzie wstyd sprzedać. A to co tutaj, to już też nie możemy wszystkiego oczywiście pogonić, no bo musimy mieć na zasyp na zewnątrz fundamentu. To też trzeba brać pod uwagę, no bo generalnie ze 100 ton dobrej ziemi będzie. Ziemi fajnie z karpówką się pracuje, bo jest sypka, nie jest to glina przede wszystkim, glinie z karpówką taką przynajmniej, no taką koparką też z taką mocą, bo to nie jest koparka jakaś super mocna, to jest koparka, która nam wystarcza do naszych prac, ale w glinie to jest udręka kopać z karpówką. Jedzie. No oczywiście. Deski mam oczywiście ucięte do kąta prostego. Te pod bramą, pod siatką mają takie 4,5 metra do 4,70-80. Tutaj dłuższe. Takie wychodzą do 4,5. Myślę, że to wyda nam. Oczywiście. Szykuję sobie paliki na ławy drutowe do wyznaczenia na osie. Do nabicia. O. Odwrócę. Czyli tu mam na każdą narożną dajemy, bynajmniej my dajemy po 3 paliki, czyli mam tutaj 3, 6, 8, jeszcze 4 mi brakuje, oczywiście tutaj mam i to se naostrzę, przeostrzę. Robię 4 skosy. Na każdym paliku z 4 stron zacinam. Tak jak widać, pogoda dopisuje. Sęki. Ale mam szerzej. Tylko deseczki se, deski przygotować. Raz tu wskakujemy do mierzenia. Można ciąć spalinową. No w trakcie witek ostrzy paliki. No. Salunek. No to
żeby nie stać, nie marnować czasu. Ja se w tym momencie ostrzę. Sęki, powiem wam, robią swoje. Oczywiście mam nacięte na 4 narożniki. I na 4 narożniki mam nacięte. Tylko deski przygotować na osie i to wszystko. No i czekać na wykop. Oczywiście. Iwan! I także bez zbędnych słów. Oczywiście ja sobie robię raz, dwa, krok. Sześć centów w dół. W dół jeszcze? Tak, 6 centów. Niżej, niżej troszkę. Jeszcze 3 centy. Będzie? Tak, widać, my sobie jedziemy co jakiś kawałek. Już mi ugryzło w głowę. Jedziemy co jakiś kawałek. Sprawdzamy se i wtedy mamy w miarę dobrze, bo nie musimy ani kopać, ani nic. Tam centymetr, dwa, to jest ten. Centów w dół! Tu! Sprawdzam! Będzie! Będzie! No na razie już nie? To wszystko?
No. I także Bosse będzie wybierał co jakiś czas. My tylko będziemy mierzyć, żeby mieć do deseczki ładnie wszystko pięknie. Także jest base i te sprawy. My jedziemy w tym momencie po papę, bo mamy ogólnie przygotowane wszystko, można powiedzieć. Żeby nie stać czasu, nie marnować ani nic. My sobie potniemy, to będziemy mieli już przygotowane na wszystko. No. Gotowi na wszystko. Nie, to było gotowe na wszystko. Także jedziemy po 7 rolek papy. Na ławę. Także już papę też będziemy mieli z głowy, można powiedzieć. Podniemy sobie ją tutaj na drugiej budowie. Także zajmujemy jakiś czas. Mamy gdzie? No mamy gdzie. Najlepsze miejsce było do papy. Do cięcia papy była w okrągu, nie? O. O, ale ciepło jest. Dzisiaj ma być u nas 30 stopni, ale tak. Dzisiaj ma być 30 stopni u nas od środy, tak? Nie. Od czwartku. To ma być gdzieś po 18. Nie wiem, ale idą w górę na razie temperatura, patrzałem. Tak, otwórz mi. Nie mamy co robić. No to tak chłopak wejdzie. Tak. Że uzupełniamy wolny czas. Tak. Siedziemy. Potniemy. O. No i jeszcze tam skłowi pomóc do skoku. Tak, zmierzyć sobie pod deskę, żeby... No, zniwelować teren, nie? Tak. Bo do lasu, do tego. Takie aurorowanie na wolnym prawie. Kolegą się wygrywa na dzisiaj. Ciepłość, ciepłość, ciepłość. Należy odezwiemy się w trakcie powrotu na budowę. Mamy załadowane. Także. Może i słyszałem, tylko wiesz, jak nie potrzeba, to nie słyszę. Tego co nie potrzeba, to nie słyszę. No co? Nocą. Cichą nocą. Przez tą grudę. Jedziemy dalej. Idzie sobie. Ten protest zrobili w jakimś mieście przeciwko tym maseczkom? Nie, tam nie patrzę. Jednej maski nie zdjęła to dopiero. To zmierzymy od razu, nie? To co on jak tam będzie chciał, nie?
mamy papę teraz w tym momencie ją pociąć. Zostało. Chwila, zaraz. Na ławę. Że przy cięciu się odezwiemy do was. Do usłyszenia. Dzień. Co? Zmierzmy tutaj, no. Ja za chwilę do was siadę. Teraz znaczę. 60. Mógłbym coś grubszego wziąć, patrz, jeszcze mi się rozkręci. Dobrze, że palca nie włożyłem. Daję palec. O, czymś takim grubszym trzeba zaznaczyć. Witek będzie teraz znaczył co 60 centów. Se będę ciął. Oczywiście na kolanach, tego inaczej się nie da zrobić. Tylko na kolanach. Wczoraj słapiam. Pierdzionka. Pod eskortą policji. To nie pielgrzymka szła. Czyli blisko siebie i powiem ci sobie, że zrobiłem te maseczki. Na dworze nie musisz mieć. Widzisz, jaki system? Na dworze nie musisz mieć. No ale nie możesz się gromadzić, tak? A to było zgromadzenie. Jak szło tam 50 osób, to będzie do niego. I tak mamy. Jaka polityka? Nie, to tam kodytka, ja mogę chodzić w tej masce. Starczy ten filmik, co obejrzałem, to ja mogę chodzić w masce. Jak trupy leżą w szpitalu. Ja mam dla kogo żyć, ty nie masz, to tam. Moje ludzie się rodzą, umierają, dlatego jest mamy zaraz. A! Się wbiło w rączkę, czy w rękawiczkę. No i teraz to co? Baba odetnie 60 na ławę. 60 na ławę i to się zostanie wykonane na... Te. Nośne. No, tak, na nośne.
Że o, widzicie. Trochę mi spada kamerka z dekla. I tak jak widać, mam przeciętą. Tu jest 60. Tu 40. Oczywiście noże sprawdziły się. Nie musi koniecznie być to Magnusson, ale sprawdziły się, nie? No, patrykowe dobre. Tak, nie trzeba obracać papy, bawić się z nią, ostrze co chwilę wymieniać, także... No, te ostrze jednopatrykowe to starcza tak na... No. Na 3 rolki starcie. No, ci powiem, to już jest wykorzystane i tnieje jeszcze. Także ja lecę z tamtą papą, Witek tam już się zwija. Także do usłyszenia. Papę mamy skończoną, pociętą. Tylko teraz zamieść ten syf. Z papy ten. Także papę już będziemy mieli. Oczywiście na ławę fundamentową naciętą i pod ściany nośne też już mamy naciętą. Zostanie nam później do pocięcia na ścianki działowe. Nic więcej. No tak wychodzi z rolki, jak mamy ławę 60. No to zostaje 40 i dajemy ją sobie pod ściany nośne, także nic się nie marnuje. Będziemy się słyszeć i widzieć jeszcze. Widać, jak nie masz, no? Mam w kieszeni jakieś 10-40 mm na dół. Jak piszczy, to już jest bardzo blisko tolerancji, plus minus 1 mm. Dobra. Bo to sobie przenosimy, żeby nam było łatwiej później momentalnie do tego 50 mm na dół. Dobra, tu już można też do poziomki to zrobić. Wystarczy, że sobie na ten przeniesiecie, a resztę do poziomki. A teraz, żeby wam dobra, wiesz co, wezmę Wiktor do tego, pokażę. Do poziomki to się zrobi. Tylko na narożne się przeniesie. Mamy poprzenoszone wszędzie. Możemy nabić ławę drutowe. Nakręcić. My nakręcamy, nie bijemy w ogóle, nie używamy gwoździ na budowie. Bo nam jest dokładnie i się nie robi później, bo przy każdym uderzeniu młotkiem czy przy szalunkach. Co? Szukasz? Nic, telefon przekładałem, bo już go zgniotłem. A tu masz tam, tak? Tu jest kreseczka. No. No. Możesz kręcić. No jak nie ma, to znaczy, że brakuje. Tu nie ma. Tam też. Tam też. To chodź tamtą stronę, Wiktor. Tylko tam trzeba podkopać.
Ty, możemy przyjść. A nie, tu polika nie ma. Dobra, to kawa wbije i zrobimy od razu. My dzwoniłem do geodetki. Niestety nie ma szans teraz. Może po południu, tak więc dzisiaj ławę drutowa i to jest koniec naszej roboty. To już i tak minimum zrobione. No, no i tak wykonali dużo. No. Bo jeszcze papa wycięto. Tak, 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 nie, nie, jest ok. Tu widać doskonale, ile tu jest gruntu nad poziomem, a ile tam. Ale grunt idzie ze spadkiem w tamtą stronę, czyli tam trzeba będzie obsypać później. Dobra, Jogi. No, jutro trzeba będzie drugi motek jeszcze wziąć. Mam dwa młotki. Tak, tak. Masz tam? Mam. Dobra. Podkreślałem na początku, że pokazuję wam sposób, który my robimy, bo różnie robią. Najczęściej łowice, ławy drutowe biją na zewnątrz, dalej odsunięte od wykopu i przenoszą później sobie albo pionem, przy wietrze jest to niemożliwe, albo poziomicą. Bardzo, bardzo różnie ludzie robią. My wam pokazujemy sposób, który dla was będzie łatwiejszy przy szalowaniu samej ławy, czyli najważniejszego etapu, tak naprawdę, od którego zależy łatwość dalszych prac przyszłych. Tam możemy robić. No. I tu nie ma w tej chwili, przy zachowaniu tego jednego metra stąd i stąd, nawiązując oczywiście do palików wyznaczonych przez geodetę, odsuwając się po metrze do ław drutowych, nie ma takiej opcji, że przyjedzie geodeta i powie, znaczy powie, i że w trakcie pomiarów dokładnie już sprzętem, że wyjdzie, że ława ma być na przykład tu. Oś zaczy się. Albo na przykład, że wyjdzie tu. Macie 100% pewności, że na tym odcinku będzie miejsce dla zaznaczenia dla geodety i to będzie bardziej zaznaczone w środku. Bliżej środka niż krawędzi którejś. Ale po to jest też ten margines, te 2 metry deski. Po to chłopaki je robią, bo nam się również zdarzało. Krzywo wykopałem na przykład, w sensie gdzieś palika pominęliśmy po drodze, kopałem na oko i... I tak. Co? Margines, to ja jestem. Co jesteś? Margines. Ale kwadratowy czy okrągły? Okrągły. Tu przegłębiłem na przykład, widać koparką, ale takimi rzeczami się nie przejmujcie. To nie ma znaczenia. Lepiej przegłębić niż zostawić górkę, bo górkę trzeba będzie robić tak jak robi teraz Wiktor. No. Czyli trzeba będzie ryć. A jak zostawicie jak będzie głębiej, no to nawet jak będzie, tu będzie taka sytuacja, dokładnie w tym miejscu, jak pójdzie deska, pod deską będzie na przykład tyle wolnego miejsca, to urobek z wewnątrz szalunków oczywiście dajecie na zewnątrz, pamiętajcie o tym zawsze. Jeżeli macie sytuację taką, że kopiecie w piasku, jest to czysty, fajny piasek, możecie wysypać do środka, bo go zagęścicie, zawibrujecie. Natomiast jeżeli to będzie ziemia, trochę humusu jeszcze tak jak tutaj, na zewnątrz to wywalacie, bo tego się nie da zagęścić, zawibrować. I to się pozornie ubije ładnie, na to dacie piasek, ale to na 100% delikatnie jeszcze później siądzie. A jak go dacie na zewnątrz i wykop w całym budynku, zobaczycie, że będzie grunt rodzimy. Będzie ok, nie sypki, nie zruszony. Chłopaki sobie dobrą metę do cięcia papy znaleźli. Papa pocięta. Ławy zrobione, drutowe. A dzisiaj mamy koniec. Za pół godzinki.
gra tu w parę. Co? Jak ty masz pilota z tyłu, to mu zamknę. Ale nie, jakieś strasznie ciężkie. Tam pod dupą jeszcze. Kolko byś wypił? Nie. Masz, ja nie piję już. To jest tak chude, te energole piję, nie ale piję, muszę przestać to chłopie, bo to kurde. Trzeci dzień. Nie kupuj żywca smakowego. Ja nie piję smakowego. Nie, wodę. Nie piję smakowych wód. To nie jest taka ze smakiem, nie kupuj czasem. No jak nie? Nie piję smakowych wód. Ja piję niegazowaną tylko. No jedź, na co czekasz? Na, czekam, aż się zamknie. Na zabawienie? Nie, czekam aż się zamknie, ja mam swoją tą i żeby mi psy nie uciekły. No i dobrze. Żeby mi psy nie uciekły. Kawa, rezygnujemy w tej linii z tych tuj. Te co wymieniliśmy, zobacz co się dzieje. Albo na... Nie, w ogóle tu nie będzie. Aha. Tam jest żużel na dole. Kamieka. Tego żużlu nie wymienimy, nie jesteśmy w stanie wymienić. Kamienia się dokupi. Kamienia się dokupi i wiesz co, z drugiej strony powiem ci, że bardzo dobrze, że tak będzie. Chociaż psy będą cokolwiek widziały z końca. Ja już to, wiesz, to tak miało być. Tak jak mówisz, Łukasz, tak. Mówię, że to miało tak być. Coś, te niektóre trzeci raz wymienialiśmy i, no. I koniec. Weźmy się najwyżej kamyka do mnie. Tak. I ile tego kamyka tam pójdzie więcej? To się pojedzie nawet przyczepą. Z tego kamyka poszło człowieku z... O Jezus. No ale patrz jak masz zrobioną chatę. Kamienia to poszło nie, już w sumie 70 ton. Co źle mówię? Nie, no super, no co ja mogę super powiedzieć. Dla mnie to jest luksus, człowieku. Ja nie mam większych oczekiwań. Co? Nie mam większych oczekiwań. No nie mam, dla mnie to jest luksus, chłopie. Ja 5 lat temu nie marzyłem o takim czymś, tak więc co ja mogę do kawa narzekać? No. Nie marzyłeś, ufacie? Marzyłem, ale wiesz, marzenie ściętej głowy to było. Ta. Dobra, stój tu. Czy marzenia się spełniają? Marzenia trzeba spełniać. Marzenia się spełniają. Ja wygram w Euro Jackpota kiedyś. Ty lepiej nie wygrywaj, bo ty byś zwariował. Nie? Chłopaku. Tak mówię, tylko żeby się podzielił, by się podzielił, co nie? Dałby nam, na pewno by nam dał, ale on by długo... On by nie pożył długo. Nie pożyłby długo, mogę się założyć. Czemu? Biały węgorz zaraz by wrócił. Tak, nic by nie wróciło. Człowieku! Szczerze i mówię każdemu to. To co moje oczy widzą, nie? Jak widzę jak ludzie piją, to mnie aż narzyganie kurwa zbiera za przeproszeniem. Bo to jest patologia, co się dzieje u nas w Polsce. Powiedziałem nigdy w życiu, nigdy. Ty swoje wychlałeś. Ty nie piłeś w życiu, nie? Za dużo. No. Ty ćpałeś tylko, nie? Ćpałeś długo? To co się dzieje to... Ale ile? Parę lat? Nie. Ale tylko działało, nie? No ja wiem. No ale tak z perspektywy czasu, ty akurat krótko, bo ty rok pracujesz, ty parę lat. Da się bez tego żyć, nie? A ile się komfort lepiej żyje? No ja pierdzielę. To już wiesz, to już jest wasz nauk, nie? Ja wiem, że dyrektor nigdy nie rzuci. Człowieku, mogę się założyć, że jak on już padnie kiedyś, jak będziemy go musieli reanimować i go odreanimujemy i go wywiozą na wózkiem widłowym na szpital, to mogę się założyć, że na pierwszą wizytę, jak do niego pojedziemy, to tylko mordę otworzy. Macie fajki? Wiesz co? Co? Ci powiem szczerze, że podchodzę do tego, żeby wrócić. No co ty gadasz? Ale to... A to już ty byś musiał chcieć, rzeczywiście. Będzie tylko chwilę moment. Jak rzucisz? No. Na chwilę? Nie, będzie chwilę moment. Ja tu nikogo nie się nie zdziwił właściwie. Co, ja później jak Justyna będzie dzwonić, podjadę z nią. To będzie Łukasz chwilę moment. Zaznaczymy i tyle. Obyś rzucił. Nie lubię właśnie później co? Mówię alkoholu, nie lubię zbytnio, bo później żyga
się napatrzyłem. I to jest dla mnie niezrozumiałe. No ty tego nie rozumiesz? Co ty? Ostatnio szwagier do mnie mówi. No, coś tam, nie? On mi kasę da w piwo, żeby kupił. Ja mówię, ja nikomu nie kupuję. Ja nie piję, a nikomu nie będę kupywał. Mówię, kurwa, wiesz, gdzie jest miasto. Ale daję, opaliłem normalnie mordę. To jest ciepło. Takie słoneczko ładne dzisiaj u nas. Plan jest taki, chciałbym na koniec listopada, żeby dom był gotowy. Kiedy? Koniec listopada. Pół września. Październik, listopad. Cały październik, cały listopad. Aby deszczu nie było. No, aby deszczu nie było. I zrobimy tak, że ten, ja już wiązary zamówiłem i wiązary zamontujemy przed działówkami. Bo wtedy mamy na tydzień na przestoje ewentualne, jakby padał deszcz, to tydzień na działówki jest. Tak, tak, właśnie. Nawet jakbyśmy tylko membranę zrobili. No, to i tak już na głowę nie padło. Bajeczka, nie? Ostatnia decha i koniec roboty na dziś. Patrzcie ten, cały czas zwracajcie uwagę, czy kontenerów nie ma. No na mieście, czy nie stają gdzieś na Słowiańskim, tutaj koło Intermarché stawiają nieraz. Na śmieci. Aha, no no. Nie, to mam na uwadze. Mów, że takie o... śmietniki te duże. Zobaczcie, z dwóch budów. Gdzie jest dwóch? Z tamtej. A już przecież wywiozłem do kontenera, busa. Z jednej budowy tyle śmieci się zbiera. Dachówka najwięcej. Tak naprawdę większość, nie? Od dachówki gratów. Dobra, Kawa, chodź z tamtej działki, zabierzemy te, co tam zostały, deski tutaj. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja, dom za 150 tysięcy.pl.